Po raz pierwszy od bardzo dawna na rynku kryptowalut możemy zauważyć chciwość. To oczywiście prowadzi do wzrostów nie tylko na samym bitcoinie, ale także na zdecydowanej większości altcoinów. Są jednak rzeczy poza rynkiem kryptowalut, które tłumaczą niedawne wzrosty i te rzeczy póki co zaczynają ulegać zmianie. Przejdziemy przez mnóstwo różnych informacji, tak po prostu, abyście mieli szeroki obraz, przez oczywiście wiadomości z wykresów, ale także przejdziemy przez analizę on-chain, gdzie także płynie kilka ciekawych wniosków. Gotowy, lecimy z tematem. Cześć z tej strony, Piotr. Zanim zaczniemy, standardowo pamiętaj, że nie są to porady inwestycyjne i wszystko, co usłyszysz w tym materiale, są to moje osobiste, subiektywne przemyślenia na temat rynku kryptowalut. Natomiast, jeżeli chciałbyś być na bieżąco z wiadomościami, analizami, poradnikami. Pomyśl, aby ten kanał subskrybować. Zrobione, lecimy dalej. Standardowo zaczynamy od wykresu BTC. Co tutaj możemy zauważyć, to fakt, że od około 4 tygodni mamy całkiem fajny, porządny ruch wzrostowy. Co powoduje, że na samym Bitcoinie mamy wzrosty licząc od dołka rzędu 57%. Natomiast na wielu altcoinach wybijamy nawet kilkuset procentowe wzrosty. W tym jednak momencie następuje coś bardzo ciekawego, ponieważ BTC dochodzi do kilku bardzo ważnych poziomów. Przede wszystkim poziom tutaj z sierpnia roku 2022, czyli poziom w okolicach 25 tysięcy w tym momencie jest testowany i tym samym mamy bardzo ważny opór na interwale tygodniowym. Z drugiej jednak strony ta tutaj czerwona linia, którą możecie zauważyć, jest to średnia krocząca dwusetka, do której to Bitcoin w tym momencie także się zbliża, więc mamy dwa bardzo, ale to bardzo ważne opory, co nam może sugerować, że w krótkim terminie jest nieco większe prawdopodobieństwo na jednak dalszą korektę. Z drugiej jednak strony, co warto wziąć pod uwagę, to fakt, że ta tutaj linia trendu spadkowego, która nam się wyrysowała, została przez Bitcoina przebita i bardzo podobnie wyglądają wykresy, chociażby SP500, czy też wykres Nasdaq, gdzie mamy wybici się z długoterminowego trendu spadkowego. To jednak w przypadku Bitcoina chciałbym, abyście zauważyli że ogólna struktura rynku cały czas rysuje nam coraz niższe górki. I póki co, tak długo jak nie przebijemy poziomu 25 tysięcy dolarów, bitcoin technicznie dalej w trendzie spadkowym jednak jest. Oczywiście później podzielę się z wami tym, jakie ja wykonuję w tym momencie ruchy na rynku krypto. Lecimy dalej, ponieważ jak wiecie, od dłuższego czasu obserwujemy wykres chociażby siły dolara. Dlaczego? Ponieważ bitcoin jest ujemnie skorelowany z tym, że właśnie indeksem, co nam mówi, że w momencie, kiedy dolar się umacnia, bitcoin słabnie i odwrotnie. I w tym momencie zauważcie, że na interwale ponownie tygodniowym mamy retest poprzednich. Oporów, które w tym momencie służą dla siły dolara jako wsparcie. I póki co ten poziom, czyli poziom w okolicach 100-101, został przez dolara wybroniony. I tym samym zwiększa nam się prawdopodobieństwo, że dolar w tym momencie jednak odetchnie. Natomiast to nie wszystko, ponieważ kiedy wrócimy na wykres BTC i odpalicie sobie dwie średnie kroczące, mianowicie 50 oraz 200, to zauważycie, że zbliżamy się do tak zwanego dead crossa, czyli crossa śmierci. Dlaczego? Ta akurat sytuacja jest w ten sposób nazywana, a no dlatego, że jeżeli spojrzymy na rynki tradycyjne, ponieważ na wykresie Bitcoina tego jeszcze w jego historii nie uświadczyliśmy, możemy zauważyć, że za każdym razem, kiedy mieliśmy krosa właśnie na indeksach tradycyjnych, mieliśmy dalsze spadki. Na ten jednak moment oczywiście do tego krosa jeszcze nie doszło, jednak zdecydowanie warto to dla siebie obserwować. Na ten moment, jeżeli mielibyśmy mówić o dalszych pozytywnych scenariuszach w przypadku rynku kryptowalut, musielibyśmy liczyć na dalszą, mocną korelację chociażby z indeksem Nasdaqa, ponieważ tutaj mamy wybici się z powrotem ponad dwusetkę średnią kroczącą, mamy także wybici się z tego trendu spadkowego. Pytanie jednak, czy w obliczu zwiększających się stóp procentowych Mamy wystarczająco płynności, aby dalej pociągnąć rynki tradycyjne do góry i tym samym rynek kryptowalut także mógłby tutaj oberwać pozytywnie rykoszetem. I właśnie do tego tematu teraz przechodzimy. Każdy z nas zdaje sobie sprawę, że Fed, czyli Bank Centralny Stanów Zjednoczonych, jest największym bankiem centralnym na świecie. I to właśnie jego decyzje mają ogromne przełożenie na to, co faktycznie dzieje się na wykresach. Tutaj jednak warto zauważyć, że pomimo tego, że FED ma jednak największy wpływ na to, co dzieje się na świecie, to jednak inne banki centralne, patrząc na ich kapitał na ich aktywa także mają tutaj znaczenie. I to, co warto zauważyć, co wydarzyło się w ciągu ostatnich dwóch miesięcy, to fakt, że niektóre z banków centralnych rozpoczęły dość duży dodruk. Zauważcie, że tutaj na niebiesko mamy FED, czyli Bank Centralny Ameryki. Następnie w kolorze pomarańczowym mamy ECB, czyli European Central Bank, czyli Bank Centralny Europejski. Następnie mamy BOJ, czyli Bank Centralny Japonii na szaro. I mamy na zielono People Bank of China. Te cztery Banki są na ten moment najbardziej kluczowe, ponieważ to one przeprowadzają w tym momencie najwięcej transakcji, które mają wpływ właśnie na rynki i także na rynek kryptowalut. Zauważcie, że zgodnie z obietnicami, zarówno Fed, jak i inne banki centralne faktycznie w ciągu kilku ostatnich miesięcy pozbywały się aktywów ze swojego balance sheet. Nie jest to jednak casem w ciągu ostatnich 60 dni. Zauważcie, że mamy tutaj całkiem znaczący przyrost. Skąd to się tutaj wzięło? Jeżeli spojrzymy na balans sheet Fed, czy też ECB, to zauważymy, że tutaj faktycznie redukcja cały czas następuje. Natomiast w przypadku BOJ, czyli Bank Centralny Japonii oraz zauważcie PBOC, czyli People's Bank of China, tutaj mamy całkiem znaczący dodruk. 630 miliardów w przypadku BOJ oraz 581 miliardów w przypadku People Bank of China. Jeżeli weźmiemy pod uwagę 10 największych banków centralnych i ostatnie 60 dni, to zauważycie, że netto wpływy, czyli netto dodruk jest na poziomie 581 miliardów dolarów. Więc jeżeli mielibyśmy sobie odpowiedzieć na pytanie, co jest głównym powodem wzrostów nie tylko na rynkach tradycyjnych, ale także na rynku kryptowalut, to jest właśnie fakt, że niektóre banki centralne ponownie rozpoczęły dodruk. Aczkolwiek co warto podkreślić według insiderów, dodruk w Chinach właśnie się Kończy, co oczywiście powoduje, że na rynku mamy mniej płynności i prawdopodobnie nie ma tutaj większego katalizatora do dalszych wzrostów. Kolejny bardzo ciekawy wykres to zestawienie ogólnej płynności dostępnej na rynku, czyli aktywa bardzo płynne, które można skeszować w bardzo krótkim okresie czasu oraz gotówkę i tutaj na pomarańczowo widzimy wykres SP 500 i widzimy zdecydowanie wyraźną korelację, co jednak ma miejsce w ostatnim czasie, to że faktycznie mamy tutaj spadek płynności na rynku. Natomiast S&P nam ogólnie rośnie. Co może nam sugerować, że w krótkim terminie jednak na rynkach tradycyjnych także możemy oczekiwać prawdopodobnych spadków. Zauważcie, że podczas całego trwania tej obecnej bessy, za każdym razem, kiedy płynność na rynku się zwiększała, a mieliśmy tutaj spadki na wykresie S&P 500, dzięki tej właśnie płynności następowały dalsze wzrosty. Następnie płynność spada i także mamy dalsze spadki. Więc jeżeli mamy Więcej płynności, więcej dostępnego kapitału. Jest to logiczne, że rynek ma prawo rosnąć, ponieważ ten kapitał na rynek może faktycznie wpłynąć, może wpłynąć w te aktywa. W tym jednak momencie mamy wzrosty na SP, jednak płynność spada, co nam może sugerować, że niestety, tak samo jak miało to miejsce tutaj, zauważcie, płynność stoi na dość niskim poziomie. Mamy wzrosty na SP 500, to jednak okazuje się tylko i wyłącznie chwilowym ruchem w górę i mamy dalsze spadki. W tym jednak momencie te rozwarstwienie jest dość duże, dlatego myślę, że warto dorzucić te informacje do ogólnego podsumowania rynku. Zanim przejdziemy do ciekawostek analizy on-chain oraz do podsumowania decyzji Fedu, szybkie info od partnera naszego kanału, czyli od giełdy Bybit. Mianowicie, jeżeli jesteś osobą, która nie ma jeszcze swojego konta na giełdzie Bybit i zdecydujesz się założyć tutaj konto, korzystając z mojego linku partnerskiego, dla pierwszych 100 osób, które to zrobią i zdeponują 100 USDT, otrzymacie 30 USDT za free. I tutaj, żeby sytuacja była jasna, promo trwa tylko i wyłącznie w lutym. Dla osób, które założą tutaj swoje konto z mojego linku partnerskiego i pierwsze 100 Osób, które to zrobi, zdeponuje 100 USDT otrzyma 30 USDT w prezencie. Lecimy dalej. Ostatnia decyzja Fedu w sprawie podwyżek stóp procentowych o 25 punktów bazowych sprawiła, że na rynku mamy nieco więcej euforii, co oczywiście w połączeniu z nieco większą płynnością na rynku, o której już wiecie, spowodowało, że na rynku faktycznie rozpoczęło się nieco więcej. FOMO. Pytanie jednak, co wydarzy się dalej, ponieważ wiele osób uważa, i to możemy także dla siebie monitorować, jak wyglądają przewidywania, jak wyglądają prognozy co do przyszłych podwyżek lub też obniżek stóp procentowych. Mamy tutaj bardzo ciekawe narzędzie od CMI Group. Otóż na obecną chwilę rynek już wycenia, że w marcu będzie kolejne 25 punktów bazowych podwyżek. Jednak jeżeli pójdziemy dalej i przejdziemy przez cały rok 2023, to zauważymy, że rynek w większości nie spodziewa się, większej ilości podwyżek 100% niż dwie w wielkości właśnie 25 punktów bazowych. Moim zdaniem co warto mieć na uwadze to fakt, że w tym momencie zwalniamy z podwyżkami nie oznacza, że te stopy procentowe spadają, ponieważ dalej mamy tutaj wzrosty, co oznacza, że na rynku jest dalej bardzo trudno o pieniądz i tym samym nie jest to dalej sprzyjające środowisko do tego, aby Hossa mogła się rozpocząć w najlepsze. Idąc dalej, jeżeli spojrzymy na raport w sprawie bezrobocia, to zauważymy, że ekonomiści byli zaskoczeni, ponieważ prognozowali, że 187 tysięcy miejsc pracy pojawi się w styczniu, a pojawiło się 517 tysięcy i tym samym to także nieco dołożyło do tego ogólnego FOMO, ponieważ rynek ma się dobrze, Fed podnosi stopy procentowe i ogólnie wygląda na to, łącząc to ze Zadającą inflacją, że wszystko przebiega jak należy. Ale. Czy na pewno, jeżeli zwracacie uwagę na to, co chociażby mówi Jerome Powell, on cały czas utrzymuje tę samą narrację. Jego głównym celem jest walka z inflacją, a tego typu informacje pokazujące, że pomimo tego, że on podwyżki stóp procentowych robi, gospodarka ma się całkiem względnie dobrze, dla niego jest to wciąż zielone światło do dalszych podwyżek stóp procentowych. Więc pytanie, czy faktycznie zatrzymamy się na 5,25 punkta procentowego w tymże roku, tego wciąż nie wiadomo. Wiemy natomiast, że póki co narracja Jerome'a Powella się nie zmienia i z inflacją chce on walczyć. I tak długo jak nie dojdziemy do celu inflacyjnego, tak długo jego celem będzie jednak zaciskanie pasa. I ciekawostką jest, że już we wtorek Jerome Powell będzie przemawiał, na co zdecydowanie każdy z nas powinien mieć oko. Przechodzimy do danych on-chain i do mojego ulubionego wskaźnika, czyli do wskaźnika SOPR. SOPR jest to wskaźnik, który pokazuje nam, czy danego dnia dana grupa inwestorów wyprzedaje się średnio z zyskiem, czy też ze stratą. Mamy poziom 1, który oznacza tak zwany break-even point, czyli wychodzenie na zero, więc jeżeli jesteśmy powyżej, to oznacza, że bitcoiny, które zostały sprzedane tego właśnie danego dnia, były w większości wyprzedawane z zyskiem, a jeżeli jesteśmy poniżej, te bitcoiny były wyprzedawane ze stratami. Dlaczego ten wykres jest jednym z moich ulubionych wykresów, a no dlatego, że pokazuje on nam, jak wygląda ogólny sentyment inwestorów, bazując na faktycznie ich ruchach, a nie tylko i wyłącznie na przewidywaniach. Jeżeli spojrzymy na ten konkretny wykres, tutaj mamy inwestorów długoterminowych, czyli tych, którzy trzymają swoje bitcoiny powyżej okresu 5 miesięcy. To zauważymy, że średnio wciąż jednak realizują oni swoje straty. Zauważcie, że nawet 30-dniowa średnia krocząca pokazuje nam w tym momencie 0.66, co oznacza, że uśredniając w ciągu ostatnich 30 dni, pomimo tego, że mamy wzrosty, długoterminowi Inwestorzy sprzedają bitcoiny z 34% stratą. A to mi mówi, że póki co sentyment na rynku, tak naprawdę tej najważniejszej grupy inwestorów, czyli inwestorów długoterminowych. Wciąż jest to sentyment kapitulacji, wciąż jest tutaj branie strat i cały czas są to wyniki, które absolutnie nie potwierdzają jeszcze hossy. Dlaczego akurat ta grupa inwestorów jest tak bardzo istotna? Zauważcie, że wszystkie bitcoiny, które nie ruszyły się z portfeli ponad rok czasu stanowią ponad 66%. Procent. Tutaj patrzymy na bitcoiny, które nie ruszyły się ponad 5 miesięcy, więc tak naprawdę ta liczba jest zdecydowanie większa. Dlatego, właśnie, długoterminowi inwestorzy na tym wykresie interesują mnie dużo bardziej niż inwestorzy krótkoterminowi, ponieważ tutaj mamy zdecydowaną większość bitcoinów z rynku. Jeżeli jesteś inwestorem konserwatywnym, co mógłbym ewentualnie zasugerować i absolutnie nic nie polecić, to po prostu czekać na moment, aż średnia krocząca 30 przebije się ponad poziom 1. Dlaczego akurat tak? Ponieważ historycznie w 100% przypadków było to potwierdzenie hossy. Tutaj jednak warto podkreślić, że podejście konserwatywne niesie ze sobą oczywiście też pewne konsekwencje, a jedną z tych konsekwencji jest fakt, że absolutnie dołka na BTC nie kupisz. Ponieważ jeżeli spojrzymy. Historycznie na momenty, kiedy faktycznie przebijaliśmy się przez poziom 1, z tą właśnie 30-dniową średnią kroczącą, tutaj byliśmy już przynajmniej 50%, w niektórych przypadkach ponad 100% od najniższej ceny BTC w rynku niedźwiedzia. Tutaj, więc, finalnie wszystko będzie zależne od Twojego indywidualnego apetytu na. Ryzyko. Jeżeli jesteś osobą faktycznie konserwatywną, czekanie do właśnie tego konkretnego momentu może mieć sens. Natomiast jeżeli jesteś osobą, która jest gotowa wziąć na swoje barki nieco większe ryzyko, myślę, że dobrym pomysłem jest aby uśredniać cenę zakupu twoich wybranych aktywów w momencie kiedy jak to określi Warren Buffett, leje się na rynku krew, a kiedy leje się krew, kiedy większość bitcoinów wyprzedawana jest, uwaga, ze stratami, a to cały czas ma miejsce. Jeżeli średnio inwestorzy realizują straty na poziomie 30-40%, oznacza to, że faktycznie, mówiąc kolokwialnie, się wykrwawiają. I ty, jeżeli kierowałbyś się słowami Warrena Buffetta, powinieneś w tym momencie być nieco bardziej chciwy. Zdaję sobie jednak sprawę, że kupowanie kryptowalut w besie nie jest niczym przyjemnym, ponieważ bardzo często kupno kryptowaluty oznacza, że jesteśmy na na ryzyko dalszych spadków, i najczęściej widzimy, że koniec końców dalej schodzimy na jeszcze niższe poziomy. Tutaj jednak chciałbym Ciebie uspokoić, ponieważ jeżeli spojrzycie na momenty, kiedy faktycznie przebijamy poziom 1 z jednej i następnie z drugiej strony, te okresy wcale koniec końców aż tak długie nie są. Zauważcie, tutaj jeden, tutaj mamy. Następny tutaj rok 2018-2019 i oczywiście obecna BESA, która cały czas póki co trwa. Jeżeli zauważycie, jak wygląda druga strona tego medalu czyli tutaj branie zysków cały czas w przypadku większości inwestorów na rynku BTC, te okresy trwają zdecydowanie dłużej. I jeżeli jesteś osobą faktycznie wystarczająco cierpliwą i widzisz pewnego rodzaju zależności, które cały czas na rynku kryptowalut się powtarzają, myślę, że te właśnie okresy, czyli okresy bessy, okresy kapitulacji, okresy wykrwawiania się powinny w twoich oczach być momentami na potencjalne Zakupy. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że na rynku wciąż czeka na nas wiele czarnych łabędzi, o których nikt nie ma dzisiaj zielonego pojęcia. Oczywiście nikt nie wie, co jest po prawej stronie wykresu. Jednak na skali prawdopodobieństwa, patrząc na to, jak cyklicznie wygląda ten wykres i przede wszystkim jak cyklicznie wygląda zachowanie tłumu, moim zdaniem kolejne cykle miejsce będą miały. Więc jeżeli jesteś inwestorem długoterminowym, wiedz, że pomimo tego, że mamy tutaj wzrosty, wciąż jest to jednak. capitulația. Sprawą sporną, oczywiście, jest w jakim momencie w cyklu się znajdujemy. Ja wiem, że jest wielu tak zwanych bottom hunterów, czyli osoby, które tylko i wyłącznie polują na dno. Moim zdaniem, nie jest to jednak zbyt dobra strategia. Jak pokazała historia, ludzie, którzy w 2015 roku nie kupowali bitcoina po 200 dolarów i czekali na 50, czy też w 2018 nie kupowali bitcoina na dnie po 3000, czekali na 1000. I w tym momencie, być może ci, którzy czekają wciąż na 10 tysięcy, jednak koniec końców mogą finalnie obudzić się z ręki. W nocniku. Prawdą jest, że rynek kryptowalut to nie jest koncert życzeń, a scenariuszy na tym rynku, jak i na rynkach tradycyjnych, zawsze mamy kilka. Pytanie, czy Ty na te scenariusze jesteś przygotowany? Z mojej strony, patrząc na te wszystkie dane, na te wszystkie informacje biorę za prawdopodobne, że wciąż możemy mieć dalsze spadki i możemy ponownie przetestować dołek na BTC. Dlatego będąc praktycznym, wciąż mam pozycję gotówkową na te potencjalne wydarzenie. Z drugiej jednak strony, patrząc na cykliczność Bitcoina, patrząc na właśnie kapitulacje, które miały miejsce cyklicznie podczas każdej Bessy, jest to moment, w którym cały czas swoje pozycje buduje, więc jeżeli scenariusz dalszych spadków się nie sprawdzi, oczywiście zostanę z gotówką, którą będę mógł wykorzystać na inne inwestycje, ale mam już także pozycje na kryptowalutach, które pozwoli mi prawdopodobnie podczas Hossy całkiem dobrze zarobić. Z drugiej strony, jeżeli faktycznie spadki będą, jako że jestem inwestorem długoterminowym i nie interesuje mnie wyjście z Bitcoina za 3 miesiące, jestem gotów, jak to się mówi bo taniości. Aktywa, które mam w portfolio dokupować, jestem mega ciekaw, gdzie Twoim zdaniem w cyklu dzisiaj się znajdujemy. Wiele osób uważa, że jesteśmy w miejscu numer jeden, czyli dokładnie w tym momencie. I zadziwiająco ten wykres faktycznie przypomina wykres psychologii rynku. Natomiast, czy tak się wydarzy? Oczywiście nikt tego nie wie. Pamiętajcie, są to tylko i wyłącznie modele, które niekoniecznie muszą się sprawdzić. Czy być może uważasz, że jesteśmy w miejscu numer dwa, co mogłoby sugerować, że po roku 2015-2019 mamy po raz kolejny? Powtórkę z rozrywki. Jestem mega, mega, mega ciekaw. A być może twierdzisz, że jesteśmy zupełnie, zupełnie gdzieś indziej. Daj się znać w komentarzach. Jeżeli chciałbyś się dowiedzieć, w jaki sposób korzystać ze wszystkich opcji, jakie daje giełda Bybit, tutaj znajdziesz teraz tutorial, który omawia wszystko od A do Z. Dzięki wielkie, trzymaj się i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!